Sol i Odrobina Pieprzu. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Baby Challenge. Jesteśmy w tak zupełnie innych okolicznościach, niż moglibyście się spodziewać. No i dla mnie samej to też była jakaś taka niespodzianka moja myślowa, którą zrealizowałam. Ponieważ gdyż, kiedy tylko zobaczyłam ten domek, od razu w głowie wyobraziłam sobie tą fabułę. Ale cóż to się stało, że jesteśmy akurat tutaj? No to już, kochani, wszystko wyjaśniam. Zapraszam. A oto co się działo w naszej rodzince w przeciągu ostatnich kilku dni. W środę wyskoczyła z kołyski Babette. Została emocjonalnym niemowlakiem. Emilia od razu zabiera się za szkolenie malutkiej. Tymczasem pozostałe dzieci w naszym domu. Luke zostaje królem w swoim wyimaginowanym królestwie na drzewie, a Paris zacieśnia więzy z Beatką, która coraz częściej zachodzi na nasze rancho. Czwartek. No, pamiętamy o naszym głównym zadaniu, więc Emily szuka kolejnego tatusia. Daleko nie szukała, bo niejaki Ray Donat mieszka dosłownie kilka kroków od nas i nawet szybko został przez nas zachęcony do swojej nowej życiowej roli i mamy kolejną ciążę. Tego samego dnia po południu mamy według rodzinnego kalendarza urodziny Maxa. A że Paris przynosi ze szkoły szóstkę, mamy też urodziny Paris. Ela by się ucieszyła. Wieczorem Emily osiąga kolejny etap aspiracji kryształowa twórczyni. Natomiast Paris zostaje nastolatką na dosłownie jeden dzień. No i zapowiada się na prawdziwą wampirzą mistrzynię. Paris wyprowadza się z naszego domu do Forgotten Hollow, a do nas na kilka dni wprowadza się Beatka, która to pomaga Emily w opiece nad dziećmi, uczy nawet Luka gotować, bawi się z Maxem i, co najważniejsze, pozwala Emily podjąć pewną decyzję. Kilka dni temu Daisy i Laura, które zamieszkały w Hanford od Baley, poprosiły mamę o pomoc. Obie zapragnęły na weekend udać się do Krainy Magii na kurs czarownic. Nie mają tylko z kim zostawić swoje czworonożnych podopiecznych. Czy mogłabyś na te dwa dni przyjechać i zająć się naszymi futrzakami? Emily sprawdziła w kalendarzu i co prawda tam jest u nich Dzień Króliczka, ale to może i dobrze, bo przygotuje jakąś wykwintną kolację z jajkiem dla naszej rodziny. I tak Emily przeniosła się na chwilę do tego magicznego domku. Pięknego, prawda? Taki wróżkowy. Wesołych świąt, kochani. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Tak, tyle się działo. Tak, dokładnie tyle, Emily, że aż dosłownie w głowie się nie mieści. Ale właśnie Emily postanowiła zamieszkać sobie dosłownie na dwa dni zimowe w tym oto domku swoich córek, żeby zaopiekować się ich zwierzaczkami. No a skoro już masz się nimi zaopiekować, to bardzo proszę, weź go tam, pomordaj, pogmeraj. No ale co, jak nie możesz podejść? No co ty? No pochwal, weź spróbuj przytulić. Chociaż nie wiem, czy on zasłużył, bo nie wiem, czy ty widzisz, co tu się stało. No ja nie wiem, a w ogóle to nasze córeczki, Daisy i Laura, to tak wiecie, nie do końca sobie chyba z tymi naszymi zwierzaczkami radzą, ale one otaczają je wielką miłością, no i uważają, że to powinno wystarczyć. No a w naszym simowym świecie tutaj mamy Dzień Króliczka z jajkiem. Niestety nie mamy tego święta w naszym domu, dlatego też postanowiłam przyjechać tutaj na drugi koniec simowego świata, gdzie właśnie to święto jest. No wiecie, nie? O co chodzi? Nasza Emily jest w ciąży i czuje się bardzo, bardzo dobrze. Ma drugi semestr, za 8 godzin będzie miała trzeci trymestr i wszystko... Czy ja powiedziałam semestr? Trymestr? I wszystko będzie ok.
ten domek sam w sobie już jest bardzo świąteczny, ale ja postanowiłam go jeszcze bardziej uświątecznić, no bo nie byłabym samą. Ja jestem pod tym względem wariatka. Gadżety i tak dalej. Wpuśćcie mnie do TK Maxa, no to ja po prostu ostatnią kasę wydam, żeby tylko było bardzo, bardzo świątecznie. No i tak to, kochani, wygląda. Tutaj macie różne zestawy, oczywiście z różnych stron. Przede wszystkim panuje tutaj, wydaje mi się, Sawerinka, ale nie tylko. Także w opisie do tego odcinka Wam wskażę mniej więcej te największe zestawy, które są, które możecie sobie ściągnąć. Chyba za darmo. Ja na stronie TSR mam co prawda subskrypcję, no ale powiedzmy sobie, to nie jest takie najistotniejsze. Co tu się dzieje, kochani, w tym domu? W tym domu, moi drodzy, nasze córeczki, to jest, powiedzmy sobie, główny dom, mieszkają. I tak jak już wiecie, one bardzo zapragnęły zostać czarownicami, ponieważ w Komorebi już jest ciąż, zresztą jest zimno, jest ponuro i po śmierci ich taty postanowiły coś zmienić w swoim życiu i postanowiły zostać czarodziejkami. No i okej, tutaj nazwijmy ten pokój takim gospodarczym, bo tutaj jest ten warsztat do wyrabiania artykułów jubilerskich, natomiast jest też wstawione łóżko dla gościa, no i w tej chwili z tego łóżka korzysta nasza Emily. Ale dziewczynki nie mieszkają tutaj, a tutaj obok w domku, zobaczcie, normalnie to jest sztos. Tak bardzo mi się ten domek podoba. W ogóle cała ta parcela jest tak przemyślana. No i zobaczcie, normalnie domek od Frodo. Od Frodo jak nic i on działa jak najbardziej. No i już Wam pokazuję, gdzie mieszkają nasze dziewczyny. Tu mam taki mini salonik z kominkiem. Widzę, że tutaj coś przyklapło. Ale nasze dziewczynki, przepraszam, nasze zwierzątka, nie dziewczynki, bo piesek to chłopczyk Buddy, a nasz kotek to kotek męski, członek, kocur, Świateł. Więc no tak, one tutaj na razie nie mają wstępu, nie wiem, coś tu widocznie narozrabiały, a nasze dziewczynki mieszkają tutaj. I tu mamy pokój Daisy, tu jest pokój Laury, która postanowiła zostać taką wielką gwiazdą internetu i tu ze swojego pokoju przechodzi do swojego studia nagraniowego, no i ona sobie tutaj ćwiczy. Teraz będzie też ćwiczyć inne rzeczy, no i tak jak widzieliście, albo i nie, na górze, na dole też jest taka łazienka. O, nie wiem, czy pokazywałam, proszę bardzo, tutaj jest łazieneczka, tutaj jest, są szachy, żeby sobie nad logiką dziewczyny mogły popracować, a tak, a tu na naszym, nazwijmy to, tarasie jest właśnie ten gar, w którym no my możemy co najwyżej gotować chili, zupę lub makaron z serem, no bo tak, nie mamy żadnych zdolności, nie jesteśmy czarownicami, no więc i pewnie już nie zostaniemy. I tak w ogóle właśnie tymi dwiema simkami bardzo będę chciała pogrywać czarownicami. Jestem ciekawa, czy mi się to uda. Ale być może stworzę z tej okazji takie mini serie gdzieś tam w tle oparte właśnie o nasze dziewczyny. Jeżeli chodzi, kochani, w ogóle o ten dom, on jest malutki, tak? Ale on jest stworzony do właśnie wróżkowo-czarownicowo klimatów i ja myślę, że dzisiaj z okazji świąt jak najbardziej wpasowuje się w klimat, przynajmniej u mnie w domu, bo słuchajcie, ja ostatnio popełniłam takie zakupy, że z okazji świąt kupiłam dwie podusie i kocyczek. Pokażę Wam tutaj teraz zdjęcie. No, czy jestem dumna z tego, że wydałam niezaplanowane pieniądze? Nie! Ale czy żałuję wydanych tych pieniędzy? Też nie. No więc wiecie, to jestem ja. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że dobrze się bawicie w ten świąteczny czas. Bez względu na to, czy święta obchodzicie, czy nie, to kompletnie nie ma znaczenia. Ważne, że mamy trójdzionek wolny i tym się cieszmy. A ja tutaj, kochani, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, co będziemy robić. Zajmiemy się teraz naturalnie naszymi zwierzączkami, poczekamy na wizytę z króliczka,
z króliczkiem, co ja gadam, na wizytę króliczka. No i tak, będziemy oczywiście szukać sobie pisanki, będziemy mieć artystyczny nastrój, naszej sim mamy to prawdziwa artystka. I do tego wszystkiego postaram się zamówić, zaprosić nasze dzieci na kolację. Zapraszam. Zaczynamy dzień od spacerku, oczywiście, bo poranny spacerek jest bardzo wskazany. No już taki poranny, 9:40, więc no. Można było to zrobić wcześniej, ale bardzo chciałam, żeby ona się wyspała. Tym bardziej, że wiecie, no jest tu bez dzieciaków, nie? I ma okazję, ja ją rozumiem. Co robi nasz kotek, który przed chwilą drapał meble? Siedzi sobie na meblach, okej, no dobra. Może nie będę mogła cię jednak naprostować za bardzo, kochany, ale ja tam się nie znam na kotach. Ja to psiara jestem. Ale wiesz, kotki kocham bardzo miłością ogromną, niekoniecznie odwzajemnioną. No więc tak. Będziemy, kochani, dzisiaj robić taką małą imprezkę. Pozamawiamy, pozapraszamy sobie parę osób. A mogłabyś kochanego poprosić, żeby on się tutaj po prostu najnormalniej w świecie załatwił. Ojejku, ale on jest słodki, Buddy, mogę cię zabrać do domku, do mojego domku w prawdziwym świecie. Też mamy też kasztanka, którego chciałam oczywiście wziąć do domu. Mój mąż chyba nie byłby za bardzo zadowolony. No ale, no cóż, no, ja mam dziwne pomysły, to jest pewne. Okej. Teraz tak, zrobimy sobie jeszcze tak, żeby. O, poproś o załatwienie się, super. I potem weźmiemy jeszcze na króciusieńki spacerek. Mógłbyś to zrobić? No, załatwię się, w sensie zrobię siusiu, bo kubkę to ja zrobiłem na progu domu. No chyba nie chcesz posprzątać sików, no błagam cię. Chociaż wiecie co? Powiem wam coś. A on już klapnął. Nie, obudź go. Buddy, wstajemy, no co te hopie. Idziemy na krótki spacerek. No przestań. Jesteś silnym mężczyzną. Dobra, idźcie na krótki spacerek. Nie każę mu już biegać, żeby nie było. Powiem wam taką historię z mojego życia. Ja mam suczka, nie? To jest biwerek. No i moja Molinka poszła ze mną na spacerek i naprzeciwko nas jest blok, w którym mieszka oczywiście bardzo dużo mieszkańców, ale na pierwszym piętrze jest pani, która totalnie miłością wielką darzy tylko i wyłącznie siebie, ponieważ nieraz już się zdarzało, że jakieś takie przechodziłam obok niej, ta niekoniecznie jeszcze z moją suczką, ale po prostu sama i słyszałam go tak pod nosem. I to na pewno nie było nic miłego z cyklu, ale ta Maja fajna, bardzo miłego dnia ci życzę. Nie, to na pewno nie było to. No więc ja stwierdziłam, że no ta pani jest taka trochę inna, może trochę dziwna, może ktoś ją skrzywdził w życiu, no nie będę zwracała jej uwagi, chociaż czasami aż normalnie mnie korciło, bo ja to lubię takie rzeczy. No i wyobraźcie sobie, że moja suczka jest ze mną na spacerku, wpada w trawkę i zaczyna robić siku. I ta normalnie jakby w krzokach czekała na to, wyskakuje i drze się. Chyba pani będzie sprzątać po swoim psie. A ja mówię, czy pani oszalała? Czy pani się dobrze czuje? O, króliczek przyszedł. Czy pani wie, że dziewczynki tak sikają, niekoniecznie pod drzewkiem? Królik poszedł do naszej chałupy. No błagam królika. Będę musiała teraz iść za nim? Nie, wyszedł. Dobra, no masz szczęście. No i słuchajcie, to było takie dziwne, bo ja powiedziałam, tak już jadę do domu, po mopa lecę, żeby tylko te siki z tej trawy posprzątać. To była bardzo podobna sytuacja, ale no, czujecie to?
Normalnie ludzie naprawdę są nienormalni. Ja rozumiem, że są przeczuleni, bo inni właściciele nie sprzątają po pieskach, no i są tam różne, zwłaszcza po zimie, ślady. No ale mimo wszystko, no błagam, to jest tak nieprzyjemne. No i co powiedzieć? No, nic, nic, nie, no, no już potem z głupotą się nie wygra. No musiałabyś się do niej, do poziomu zniżyć, nie? Ale ona już tak pobiła wszelkie rekordy tej głupoty, więc no. No, no bardzo, bardzo mi było tak jakoś głupio i przykro, że tak reaguje. Ale my w międzyczasie tutaj podzielimy się z króliczkiem naszym nastrojem świątecznym i się cieszę, bo w święta przyjdzie cała rodzinka. No nie cała, ale część przynajmniej rodzinki będzie z nami, więc fajnie, już się cieszę. Daj trochę jajek, daj! No to pewnie, że dam. Słuchajcie, przyleciał prawdziwy króliczek. Widzicie go tutaj? A tymczasem nasza Emily tańczy sobie z naszym króliczkiem wiosennym, bo musi dopełnić tutaj tej tradycji i mieć artystyczny nastrój. I tak szczerze mówiąc, to kompletnie nie wiedziałam, co my tutaj mamy robić, ale wystarczy, że będziemy słuchać muzyki, możemy też grać na instrumencie, możemy też tańczyć, więc jest, tak, Emily, super. Jeszcze chciałabyś, moja kochana, mieć oczywiście jakąś interakcję, żeby mieć tą kwiatową radość, to znaczy radość z kwiatowym króliczkiem, więc proszę bardzo, tańczcie sobie razem. Myślę, że też fajnie by było, jakbyś sobie porozmawiała na temat tego, dzieliła się w ogóle swoimi uczuciami na temat tego pogawędka. Tak, na temat właśnie tego, jak tam wasz nastrój wiosenny i jak to wszystko wam się spina, ale za chwileczkę będziemy musieli iść do toalety. Ojej. O, ja widzę, że tutaj nasz kotek do króliczka podszedł, ale już sobie poleciał. Dobra. No to my już, kochani, udajemy się do toalety. Widzę, że nam się tutaj powolutku spełnia, więc za chwileczkę to powinno wszystko już być okej. Ale my idziemy na dół, jeszcze na dół. Tak, tu, do toalety. I w ogóle tutaj. O, szukaj pisanek w toalecie! O, jacie! Nie, dobra, najpierw słuchaj, idź, skorzystaj i spuść wodę, a potem sobie poszukamy. Czy tutaj też mamy? Nie, a tu? Nie, a za lustrem? Nie. Może pod prysznicem, słuchajcie. Nie, a tu? Tu też nie. Czyli tylko w toalecie, ale numer. Czy tutaj mamy? Nie. Też nie. W szafce? Tak, w szafce możemy szukać. W łóżku możemy szukać. W lampce nie. W kwiatkach, ale super. Uwielbiam. Uwielbiam te interakcje, takie pełne emocji. Dzwoń do nas, Tola, czyżby chciała pieniążki od nas? No dobra, możemy coś jej tam zawsze skapnąć. Króliczek nas opuszcza już? Nie, idę sobie zobaczyć chyba, co tam. A, tam nam daje jakieś rzeczy do. Tak, do schowania. Okej. Słuchajcie, kochani, ja będę już przygotowywać się do imprezki, ponieważ już za chwileczkę przyjdą nasze dzieciaki. No tak, nie za chwileczkę, na godzinę 19 zamówiłam. I to będą te dzieci, które się ostatnio wyprowadziły za wyjątkiem Paris, która jest wampirką. I jeżeli chcecie, kochani, to dajcie znać w komentarzach, bo ja bardzo będę chciała, no to jest tak po polskiemu, że po prostu Maja, nie wstydź ci. Będę się starała przygotować takie kilka odcinków właśnie takich pobocznych, które będą z naszymi dzieciakami, między innymi z Paris, bo ona tam ma też bardzo fajną aspirację, którą chciałabym zrealizować, dotyczącą właśnie bycia mistrzynią wampirzą. To będzie takie super, a nigdy tego nie, tak naprawdę nie przeprowadzałam do samego końca, więc to by było naprawdę, naprawdę super. Słuchaj, może nie, może będziesz coś wykwintny, jakiś.
Halo? Nie, nie. Ja chcę wykwintny. Ja chcę coś cudownego dla naszych dzieci. Przyrządź wykwintny posiłek. O, teraz to ma sens. Jedziemy na sam dół, bo my już wszystko umiemy. My jesteśmy za najlepsze. Więc możemy sobie zrobić tam pieczoną Alaskę? No zróbmy sobie. Na przyjęcie, of course. Więc chodź, moja droga, i gotuj dla swoich dzieci najlepsze jedzonko ever. Nie wiecie, zawsze można pocisnąć jeszcze jakąś pizzą, nie? Jakby co. No ale myślę, że nie trzeba będzie. Możemy zaczynać. Wszystkie aktualne, trwające wydarzenia zostają zakończone. No dobra, zaczynajmy. Aż się boję, co tutaj będzie. Zobaczcie, jak ją to zostało, w jakim ruchu. Jakbyś normalnie w boksach stała i za chwilę miała na wyścig się udać. Nie, weź przebierz się w tamten strój. No błagam cię, no tak ładnie wyglądałaś. No, weź się przebierz. Pozwalam ci. Gdzie są nasze dzieci? Halo, jest godzina 19:10. O, ktoś podąża. Czyżby to był Logan? Jako pierwszy. Zaraz zrobimy grupę. O, chyba Jess już się pojawił. Halo. Tak, jest też Suki. Okej. Rory? Rory, czy to ty? Chodź. Jeszcze tylko zostało mi troszeczkę, słuchajcie, bo muszę jeszcze dokończyć nasze danie i już będziemy podawać do stołu. Rób zdjęcie. 20 razy? Ło, mater dios, no bez jaj, naprawdę? Dobra, pospiesz się, kochana. Jeszcze do toalety musisz iść. Już? Dobra, jest. Good. Dzieci zaczną siadać, ale my musimy iść do toalety. Słuchajcie, są sprawy ważne i ważniejsze jak sikanie, no nie? Skorzystaj, chodź. Wiecie, jaki to jest bezsens? Bo nasi chłopcy już zaczęli jeść. Teraz jesteś śpiąca, brawo. Chyba jej kupię eliksir, słuchajcie, bo nie chcę, żeby ona zasnęła. I to było takie fajne. Siedzieli sobie, jedli i nagle tak nasza sim mama wzięła ten dzwoneczek. Niestety nie nagrało mi się to. I tak chodźcie zjeść, więc tamci wszystko porzucili, odeszli od stołu. I teraz nie ma naszych dzieci, nie ma Rory, chociaż się tu pojawiła. Nie ma Suki, chociaż naprawdę tu była. Nie wiem, chyba widzieliście, że była. No i to jest bardzo smutne. I dlaczego przyszła do nas jakaś pani Ashara Harris, kiedy myśmy w ogóle nie spraszały? I to są te simowe imprezy. Już myślisz, że będzie wszystko dobrze? No, ale niekoniecznie. Nasi panowie tak na biało, tak ładnie, kolorystycznie, tutaj ubrani, bardzo fajnie. Jednak jest mi bardzo smutno, bo niestety no, nie ma naszych dziewczynek. Więc tak, chciałabym po pierwsze taką interakcję tu znaleźć, w której będziemy dziękować za to, że się tu zjawili. Pierwszy syn. I tych interakcji ma być 20. Już wiem, że mi się to nie uda. Nie, zdjęć ma być 20. Okej, okay, podziękować wystarczy, że jednemu podziękujemy. Okej. Okay. Mamy porozmawiać o rodzinie. Po co ja to wzięłam jako tą imprezę taką ważną z tym Dinksem? Mogłam nie klikać w Dinksa i byłaby normalna impreza bez tej spiny, ale nie, ja sobie zawsze muszę jakoś ułatwić. Oczywiście, of course. No i nie żeby coś, ale Logan właśnie w tej chwili wyciągnął z kieszeni to danie, które właśnie był zaczął jeść, zanim zawołaliśmy go. Kurczę, na wspólny posiłek. Tutaj dużo błędów popełniłam, ale to nie znaczy, że ja się będę na nich uczyła, bo to bywa różnie ze mną. Ale tak, będziemy pstrykać w takim razie fotki. To jest głupie, to jest strasznie głupie. 20 fotek, naprawdę. Nie mam aparatu. No dobra, spokojnie, na pewno masz telefon. Jak wszyscy teraz. Po prostu
Wszyscy teraz robią zdjęcia, więc robisz zdjęcie Loganowi i wcale się nie zacinasz w ogóle, ani trochę. Wciąż niepokoi mnie fakt, że nie ma dziewczyn. Tak, kupiłyśmy zamiennik snu, więc zaraz to zrobimy, tylko wcześniej pewnie jakaś fotka. Czy wyciągniesz telefon, Emily? Nie, ma to w nosie. Okej, okay, ale za to sobie wypije zamiennik snów, nie będzie już taka śpiąca, jest wszystko okej. Ma coraz większy brzuszek, bo chyba już mamy trzeci trymestr, więc pewnie niewątpliwie niedługo urodzi nam się jakaś dzidzia. Świateł! Halo! Proszę mi stąd zejść. Popatrz, widzisz to zdjęcie? Być może też da sobie pokazać zdjęcia Loganek. Halo? Tak, gaga, gaga, gaga. Fajnie mi się zaczynają. Dobra, na razie nie mogę znaleźć tej interakcji u drugiego Sima, więc skupmy się na naszym Jessie. Czy możesz mu po raz drugi pokazać zdjęcia? Może on źle zobaczył. Słuchaj, on na pewno źle zobaczył. Weź, moja kochana, jeszcze raz wyciągnij ten aparat. Gdzie może to być? Gdzie może to? Głębokie zamyślenie? Tak, chciałabyś. Pasję, nie? Popisuj się zwierzakiem. No tak, to nie są twoje zwierzęta, pogawędka. Poproś. Nie, 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 więcej. Sprawdź, wszystko jest w porządku, ale wciąż nie możemy pokazać zdjęć. Ona jest rodzinna. Dlaczego nie ma takiej interakcji? Pewnie dlatego, że ta interakcja jest w tym, w trójce. To jest bardzo możliwe. O, wrócił. Wysikał się Logan. To może teraz będziesz mogła pokazać mu zdjęcia. Chociaż to nie masz takiego. To nie ma takiego znaczenia, czy tu się wszystko poukłada, czy się nie poukłada według tego scenariusza. Sama sobie narzucam takie rzeczy, a potem to jest chore, nie? A potem powinnam po prostu sobie dać z tym spokój, bo w końcu nieważne, ważne, żebyście po prostu się dobrze czuli we własnym towarzystwie, więc tak. Porozmawiaj sobie. O, udostępnij. Tak, dobra, udostępnij mu zdjęcia, dobra, może to się tam zaliczy, a może nie. I nie wiem, czy uda mi się ściągnąć dziewczyny, słuchajcie, bo to jest trochę dziwne, że one nie przyszły tutaj, nie? Przytul Simów, no jasne, to akurat nam najlepiej wychodzi na świecie. Czułość, of course. Obejmij czule, naturalnie. Chodź. Przytul swojego synusia. Mocno. No, i jeszcze drugiego synusia przytul też. Oczywiście. A potem jakoś będziemy musieli się pozbyć tych dziewczyn z dołu. Już się powoli kończy czas. Ale już mamy złoto. Nie wiem, dlaczego jest złota, a jeszcze mimo wszystko tyle tutaj do zrobienia. Mamy złoto. Rozmawiaj o rodzinie 4 razy. O matko. My musimy, słuchajcie, skorzystać. Mamy już to złoto. No, jakoś sobie damy radę. Chodź, kochana, tutaj. Skorzystaj, moja droga, jesteś w ciąży, wolno ci. Nie wiem, czy tego kurczyczka to my sobie. Tego indyka to my sobie schowamy. Bo dziewczyny nie przyszły, więc już tych ciast nie wyciągałam. No, jak zawsze, te imprezy, tak wiecie, wychodzą, tak trochę nie wychodzą. Zaraz te dziewczyny sprowadzę. No i mam nadzieję, że. Impreza zakończy się dobrze dla wszystkich. I teraz sprzedam wam mój knif. Jeżeli macie Sim teleporter, to możecie zrobić coś takiego,
że obojętnie, jeżeli wam się zablokuje w jakimś takim strasznym miejscu, do którego nie da się ani, nie wiem, spowodować, że teleportujecie tu Sima, no bywa bardzo różnie, więc ja wam radzę zrobić coś takiego. Weźmiemy tutaj Lane, weźmiemy sobie, przywołamy tutaj Rory i weźmiemy, przeniesiemy nasze zwierzaki, czyli piesia i naszego kocika, bo one tam były na dole i nie wiem, czy byłyby w stanie stamtąd wyjść, więc my sobie tutaj zablokujemy i to będzie blokada dla wszystkich, bo nasza Simmama też nie ma potrzeby, żeby tam wchodzić, ponieważ ona ma swój pokój tutaj, w tym głównym budynku, a tam są pokoje naszych córeczek. I to jest głupie, że ktoś tam wchodzi po prostu i tak, no, wiecie, czuje się jak u siebie w domu. Dobra, możemy już podejść i porozmawiać o rodzinie, chociaż to już i tak nie jest istotne. Przykro mi, bo one tam się zblokowały i właśnie dlatego nie uczestniczyły, no, w naszej imprezie. To było takie smutne. No tak, ale to już się stało, więc okej, my sobie za chwileczkę przechwalę się rodziną, okej. My sobie za chwileczkę już pójdziemy spać, weźmiemy jeszcze prysznic, bo zobaczcie. I wszystko jest nie tak, bo już się kończy nasz czas, w porządku. I będziemy oczywiście czekać na poród. Rodzinny zjazd traktujmy jako zaliczony na złoto. No dobra, no nie było może tak najlepiej, jakbyśmy chcieli, ale dalej tak nie jest tak najgorzej. Kochana, chodź tutaj, weź sobie prysznic i będziemy już kłaść naszą Emily, chociaż ona wypiła ten eliksir i nie jest teraz bardzo śpiąca, więc możemy sobie zaprojektować biżuterię. I nasza Emily chyba jest na szóstym albo na siódmym już poziomie jubilerstwa, więc możemy sobie zaszaleć. O, jakie to jest ładne! Tak, na szóstym, bo to wymaga poziomu siódmego, ale zobaczcie! Tak, to jest coś, co ja uwielbiam. Dobrze, no więc my sobie zrobimy coś takiego. Może weźmiemy sobie taki metal w kolorze morskim i amazonit, który też jest w podobnym kolorze. Zobaczcie, 687 kosztuje. No ale tak, ona się wykąpie na spokojnie, zajmie się tutaj tym wyrobem. No i tak będziemy się starali, żeby ona miała. Ojej, bo ona powinna co? Ona powinna być skupiona. Więc najpierw włączymy tą aurę i to powinno nam pomóc, bo na razie jest zainspirowana. To niedobrze. To znaczy, z jednej strony dobrze, ale dla nas źle, bo się tutaj nie spełnią te aspiracje, niestety. Witajcie w kolejnym simowym dniu. Nasza simmama dokonała już aż trzech klejnotów, które były sporządzone w stanie skupienia. To jest bardzo ważne, ale nieważne to, gdyż Dzień Króliczka z jajkiem to święto było naprawdę udane. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wasz ten czas świąteczny też przebiega w bardzo dobrej i miłej atmosferze, że odpoczywacie, gracie, oglądacie moje filmy, w tym te stare. A co? Nie mogę. Jak nie mogę, jak nie mogę, jak mogę. Słuchajcie, oczywiście żartuję. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy dzisiaj ten dzień taki wolny właśnie od tego zajmowania się czymkolwiek w oczekiwaniu na poród i to, że musimy znowu skorzystać z toalety. No naprawdę. Spożytkowały na to, żeby odwiedzić cmentarz. Ja wiem, że może to tak mało radosne, no ale jednak tam jest nasza pierwsza Simmama i fajnie by było wzmocnić więź i może porozmawiać z nią. Co?
idźmy na ten cmentarz. Zobaczcie, kogo tu spotkałyśmy. Suki. Cześć, Suki. O. No i tak, tutaj ten nasz cmentarzek rodzinny. Mają wspierająca, no jak najbardziej. No i tutaj leży nasza Simmama, więc podejdziemy. Może podejście tutaj razem, dziewczyny. No i na pewno fajnie by było. Opłakiwać naszą. W ogóle fajnie by tu było przyjść o północy, bo wtedy te duchy wychodzą. I to jest nasz tata, więc też sobie oczywiście będziemy opłakiwać. Tutaj jest Gabi, nasza pierwsza córeczka, więc też oczywiście będziemy sobie opłakiwać. Tu jest jej małżonek Lary. A tutaj, kochani, leży Nina, nasza siostra bliźniaczka. I widzę, że już nie mamy niestety takiej możliwości, żeby z nią, żeby ją opłakiwać, żeby wzmacniać ewentualnie tą więź, ale to smutne. No dobrze. No i myślę, że kochani, czy Suki zasnęła tutaj? To jest tak spokojnie, że Suki zasnęła. No, jejku, no jest mi bardzo smutno, no ale tak to już jest, moja droga. No i tak, wszystkich nas to czeka. A tutaj kto leży? Katarzyna Nowak, a już nie pamiętam nawet, kto to był. Dobra, kochani, my zostawimy tutaj naszą Simmamę. Niech sobie na spokojnie pokontempluje, powspomina, popłakuje. To jest taki element życia. I fajnie jest właśnie nawet w takich momentach, jak jest święto, pomyśleć właśnie o naszych babciach, o naszych rodzicach, którzy już odeszli, bo czasami tak też bywa, czy innych bardzo bliskich naszemu sercu osobach, więc na spokojnie taki moment takiej nostalgii i wspomnień. Ale nie, nie, kochani, wyszła nasza mama, nasza pierwsza mama wyszła. Cześć, mamo. Cześć, kochana. O, jakie to cudowne. Mam tyle do ciebie pytań i tyle rzeczy chciałabym ci opowiedzieć. I ja wiem, że nasze dzieci tutaj są, ale to jest tak niesamowite. Dobrze, wręcz jej biżuterię, tak? Naszyjnik, oczywiście księżycowa bogini. Daj naszej Simmamie. Ona zasługuje na wszystko to, co najlepsze. Dla mnie? Tak, bierz, kochana mamo. A w ogóle zobaczcie, jakie podobne fryzury mają nasze Simmamy. Ale niby podobne, ale jednak inne. Już zapomniałam. Zapomniałam, że Emma miała na koniec życia taką fryzurkę, ale bardzo, bardzo podobna. Dobrze, kochana, opowiedz jej tylko wszystko to, co się da. Może najpierw jeszcze raz ją obejmij czule i później opowiedz jej o tym, co się u ciebie dzieje najnormalniej w świecie, co takiego spotyka cię na twojej drodze. Przechwalaj się rodziną jak najbardziej, bo to jest też rodzina naszej Emmy. A Suki tak patrzy, ale numer. Tego się nie spodziewałam. Babcia i mama, takie podobne. Dobrze, kochani, ja już będę je zostawiać tutaj i tak jak mówiłam wcześniej, do zobaczenia w naszym domku. No i ledwośmy wróciłyśmy. Po tych niezwykle emocjonalnych chwilach, które odcisnęły się piętnem w naszej psychice, umówmy się, zaczął się poród. Zaczął się poród. I słuchajcie, najlepsze jest to, że Babette według naszej gry jest w żłobku. Ale wam pokazuję, że ona na pewno nie jest w żłobku. Gdzie jest nasz maluszek? Jestem tu! I też nie jestem w żłobku. I macie żałobę.
Ja to wszystko pousuwam, kochani, za chwileczkę, ale już biegniemy. Biegniemy na porodówkę i bierzemy ze sobą Raja Donata. Widzicie, co uwielbiam w tych scenkach? No i wziął i uciekł. To się nigdy nie zmienia, a to jest dziwne, bo to powinno być takie znormalizowane, no nie? Że po prostu najnormalniej w świecie tata idzie rodzić razem z nami, a tu nie, każdy jeden idzie i zmyka, bo to taka straszna rzecz, ten poród. O, mój mąż towarzyszył mi przy obydwóch porodach i powiem wam, że było to najcudowniejsze wsparcie, a mój mąż wspomina to jako jeden z najcudowniejszych momentów w jego życiu, jeden i drugi poród, więc no nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale tak jakoś ta gra. No, bardzo dziwnie do tego podchodzi. A my czekamy na panią doktor, bo zaczynamy rodzić. Jestem bardzo ciekawa, co nam się urodzi. Trzymajmy kciuki za cokolwiek, byle zdrowe. Jest mi w tym momencie kompletnie wszystko jedno, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka. No bo, no wiecie, no mamy też dużo chłopczyków. Mamy co prawda jedną dziewczynkę, no ale to na tym etapie kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Więc trzymamy kciuki. Tak, zobaczymy, co będzie. Mam imię dla jednego i dla drugiego. Jak będą bliźniaczki, też mam imiona. W ogóle jestem przygotowana jak nigdy. Więc czekam, co mi tu wyskoczy. Chyba przyspieszę, bo normalnie moje myśli wyprzedzają akcję w moim filmie. To dziewczynka! Tak! I nie ma innego wyjścia jak to, żeby nasza córeczka miała na imię Patty. Miss Patty, która zresztą bardzo się przyjaźniła z Babette. Tak. Więc mamy już to wyjaśnione. Wracamy do domu. Aleluja! Kochani, minęło już bardzo dużo czasu. Ale tak, okazuje się, że bardzo dużo sprzętów już niestety, ale nie działa, więc będę musiała poszukać aktualizacji co po niektórych mebelków, co po niektórego wyposażenia, bo nasza Simmama bardzo się starała nasze dzieci położyć spać i się nie udało, więc tak, to są te właśnie problemy grania z modami, no ale dobra, nieważne. My już zaopiekujemy się tutaj naszymi najmłodszymi dzidziusiami. Myślę, że tutaj też przeprowadzimy super skuteczną opiekę nad naszą Patty. Jeżeli chodzi o naszego rozgniewanego maluszka, dlaczego tu siedzisz po ciemności? Przecież na pewno masz jakieś światełko. No, on też za chwileczkę pójdzie skorzystać, bo już potrafi korzystać z nocnika, więc idź sam. Mógłbyś się domyśleć, kochany. I będziemy się zajmować też jak najbardziej tymi naszymi starszymi. Jeżeli chodzi o naszego Luka, a on się wykąpał i jest teraz śpiący, to on, moi kochani, ma spełnioną aspirację związaną z drzewkiem. Nie wiem, czy w tym skrócie wam podawałam, jak to wszystko się działo. I to jest bardzo prosta aspiracja, polecam jak najbardziej. No i położymy go już spać. On ma też zadanie zrobione już do szkoły. Jeżeli chodzi, on ma tak wysoko wszystko, więc na spokojnie myślę, że on jutro w poniedziałek przyniesie szósteczka, więc będą kolejne urodziny, kolejna zmiana wieku i jutro też urodziny mają nasze najmłodsze dzieciaki. Popatrzcie, Babette i Patty jutro mają urodzinki, więc bardzo się cieszę. W poniedziałek będzie dużo imprez i mam nadzieję, że dzisiaj się dobrze bawiliście. To był taki odcinek trochę, w którym odkrywałam wam moje jakieś tam rodzinne historie. Bardzo was przepraszam, jeżeli was to nie interesowało, no ale wiecie, chcę też troszeczkę wam opowiedzieć o sobie, żebyście wiedzieli, jaką osobą jestem. Przynajmniej tak z moich anegdotek, ha, ha, ha. Ale tak, no ja, wiecie,
Zawsze się staram być dobrym człowiekiem, więc trzymać kciuki, żeby mi się to udawało i żebym, wiecie, nie była złośliwą taką starszą panią czy coś. Kochani, życzę Wam oczywiście wspaniałych świąt, wspaniałego wolnego dnia i dni, żebyście byli w gronie cudownych Waszych rodzin, żebyście się czuli najlepiej na świecie. No i myślcie o sobie bardzo dobrze, bo ja tak o Was myślę. I do zobaczenia w kolejnym naszym spotkaniu. Sól, sól, odrobina pieprzu i pa, pa!